Siemano, 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 za Kolnikow TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj was zapraszam na szóstą część interesujących shipów totalnej porażce. Powiem wam, że niezłe jaja, bo nie wasza seria już tyle czasu trwa. No stop, nowe shipy się pojawiają, więc nie wiem, do kiedy to będzie kontynuowane. A tak czy siak widzę, że wam się podoba, więc czemu by nie tego kontynuować, kurde? Więc pierwszy shipem, jaki tutaj wam dzisiaj zaprezentuję, będzie Dawn i DJ. Tak jest, Dawn i DJ. Czy jako para, być może jako przyjaciele, mają rację bytu? Szczerze, jak sami wiecie, Dawn jest dziewczyną, która jest bardzo przyjazna przyrodzie i w ogóle. Ale jest dosyć też nawiedzona, bo wiadomo, jest zerowana postaci z Harry'ego Pottera, więc tutaj powtarzam się po raz 50 któryś tam, żeby nie było. Natomiast DJ jest osobą o wielkim sercu, taki można powiedzieć byczek do rany przyłóż, który każdemu pomaga, jest pomocny, jest przyjazny, a także jest dosyć łagodną osobą. I czy DJ i Dawn mogliby być przyjaciółmi bądź w związku? Szczerze? Całkiem realny ship, ale sobie nie wyobrażam, ponieważ Dawn jest osobą mocno zamkniętą w sobie. Natomiast DJ jest osobą, która jest taka dosyć otwarta na relacje pomiędzyludzkie, ale jest bardzo bojaźliwą osobą. Jest takim typem człowieka, który jest dosyć, nie wiem jak to nazwać, strachliwym? Jak to, mam nadzieję, że dobrze to określiłem. Tak, jest dosyć, można powiedzieć, że strachliwy. Dawn z kolei jest taka zamknięta w sobie, no i wiadomo, ma te umiejętności typu czytanie aury ludzi i tak dalej, ale poniekąd myślę, że DJ mógłby spowodować, że Dawn by się bardziej otwarła na ludzi, a znaczy DJ by mógł spowodować, że Dawn by się bardziej otworzyła na ludzi, a DJ z kolei pod wpływem Dawn by się stał, nie wiem, bardziej może odważniejszy, może jest jakaś taka na to szansa, być może. Nie mam zielonego, kurde, pojęcia. Dosyć ciekawy ship mógłby być z tego, ale tak na dobrą sprawę, czy on miał rację bytu? No nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno, jakby ten ship był kanoniczny, pojawiłby się w totalnej porażce w serialu, na pewno by był ciekawy jego rozwiązania. Jakby się ten ship rozwijał, na pewno byłby dosyć ciekawie, w mojej opinii przynajmniej. A jaką ocenę bym dał temu shipowi, moi drodzy? No, szczerze, takie 6 na 10, bo brzmi całkiem ciekawie. Może to mogłoby to być coś ciekawego, ale moim zdaniem też trzeba mieć na uwadze, że bardzo mało realne, że mogłoby to dojść do skutku. Więc no, drugim shipem będzie tutaj natomiast Harold x Heather. Pamiętacie, jak Heather każdy gardziła na wyspie totalnej porażki? W pewnym odcinku, można powiedzieć takim bonusowym odcinku, który był odcinkiem specjalnym pierwszego sezonu, czyli wyspa totalnej porażki, był moment, gdzie Heather zmierzała się Haroldowi ze swoich życiowych problemów, że ona była taka czy taka w młodości, bla 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 bla. Harold jej doradzał w tym, można powiedzieć, momencie tego odcinka, jeden z, można powiedzieć, konkretnych momentów. I tutaj można powiedzieć, też się zrodził ship, że oni są oboje shipowani, nie? Tam niektóre jednostki tam shipują te dwie osoby, tam wiadomo, tak dla jaj, dla śmiechu. I można powiedzieć, że szczerze, co o tym sądzę? No, kompletnie nie miałoby to, kurde, sensu, bo wiecie, Heather zawsze gardziła Haroldem, miała go w głębokim poważaniu, tylko mówię, poza tym jednym odcinkiem specjalnym pierwszego sezonu, gdzie wręcz się Haroldowi wypłakiwała ze swoich życiowych problemów, ze swoich rozterek życiowych, to tak mogę to nazwać, że no Heather była taką postacią, która wręcz gardziła Haroldem, można powiedzieć, i nienawidziła go, wprost powiem, nienawidziła go. I teraz sobie wyobraźcie, Heather i Harold są przyjaciółmi, może nawet są w związku. Ma to sens? Szczerze? Dla mnie, kurde, nie ma sensu. Dla mnie to by było kompletny paździerz, badziew, kurde, jakby tak można powiedzieć, kanonicznie ich zrobili jako związek, przyjaźń. Myślę, że
Nie dałoby się tego kompletnie w mojej opinii oglądać, ale na pewno byłoby to coś ciekawego, co można by było troszeczkę pooglądać, nawet się troszeczkę z tego, nie wiem, ponabijać tam w drobnym lub większym stopniu. Takie mam przynajmniej odczucia co do tego shipu, może nie byłoby to zbyt dobre, owszem, ale myślę, że dałoby się obejrzeć, aczkolwiek nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce w serialu, więc tutaj ten ship oceniam tak 2 na 10. Następny ship to będzie Joe X Lightning. Tak, Joe X Lightning. Co na ten temat sądzę? Co sądzę na temat tego shipu? Jak sami pamiętacie, jeden z shipów, który omawiałem, czyli Briggs i Joe, Briggs i Joe, czyli Joke, tak zwany, albo Joke, tak dobrze to powiedziałem, Joke, co na ten temat sądzę? Tamten ship był w miarę sensowny, ponieważ sobie Briggs i Joe ze sobą rywalizowali, i tak dalej, a Joe i Lightning jakby odwrócić poprzeczkę, jakby zmienić sytuację. Joe i Lightning, czyli Joe Lightning, czy jakoś tak, nie wiem jak nazwać ten ship. Czyli Joe i Lightning po prostu w skrócie, znaczy normalnie mówiąc. Joe i Lightning też rywalizowali ze sobą i to dosyć ostro po wypadnięciu Briggs z programu w 7 odcinku Totalnej Porażki Zemsty Wyspy. Było widać, że rywalizują ze sobą i to dosyć zaciekle. Aczkolwiek była jedna scena w 7 odcinku, gdzie Joe mówi, że nigdy nie całowała chłopaka, a że Lightning sądzi, że Joe jest chłopakiem, że ona jest chłopakiem, no to Lightning powiedział, że on nie osądza. I tutaj rodzi się tu pytanie. Kurde, ciekawe co by było, gdyby oni byli przyjaciółmi w pewnym stopniu, bądź nawet w związku. No nie wiem, czy miałoby to sens, aczkolwiek ten shipa w miarę jakikolwiek sens, bo przynajmniej Joe i Lightning, tak samo jak Joe i Briggs pomiędzy sobą rywalizowali. To jeszcze jest jakikolwiek sens z tego shipu. Mogłoby z tego jeszcze coś dobrego wyjść w moim, można powiedzieć, mniemaniu. W moim mniemaniu mogłoby jeszcze to jakikolwiek sens mieć, aczkolwiek na dłuższą metę, jakby się miało to prezentować, Joe i Lightning jako ship? Nie mam zielonego pojęcia, byłoby na pewno dosyć dziwnie, bo zawsze widzieliśmy tą dwójkę w sytuacji, gdzie ze sobą albo rywalizowali, albo byli dla siebie, powiedzmy, że obojętni. Albo no, Joe faworyzowała Lightninga z jednego też powodu, że no wiadomo, ma mięśnie, jest silny i tak dalej, więc powiedzmy, że poniekąd Joe lubiła Lightninga. Powiedzmy, że Joe lubiła Lightninga, aczkolwiek też nie do końca, bo też się często na niego wkurzała, szczególnie w Totalnej Porażce Plejadzie Gwiazd, gdzie no, uważała go za kompletnego debila, bo w drugim odcinku Zły Lek nie umiał nawet policzyć puzli do stworzenia tam jednej z budowli, którą trzeba było właśnie zbudować i no wiecie, czym to się skończyło, że no, Lightning po prostu wyleciał, też częściowo za namową Joe. Taka jest, można powiedzieć, smutna prawda. No ale cóż, potem tego bardzo mocno żałowała, że Lightning wyleciał. Więc tutaj, jak odwrócić sytuację, oni byliby przyjaciółmi lub bądź w związku? Ciekawie mogłoby się to oglądać, aczkolwiek na dłuższą metę w kanonie nie miałoby to, jakby to można powiedzieć, kompletnie sensu. Myślę, że to byłby taki totalny paździerz, jeśli chodzi o oglądanie, no. Byłoby tak mdło w mojej opinii, jednak ja wolę, jak oni ze sobą rywalizują, niż mają się tak, powiedzmy, wzajemnością kochać. Myślę, że tutaj mógłbym dać taką ocenę od biedy 4 na 10 temu shipowi, bo no, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ship jakichś wysokich lotów, ale mogłoby być naprawdę coś ciekawego. A ostatnim shipem będzie ship Gwen x Eva. Pamiętacie Iwę, tą laskę, która była mocno agresywna, która wyleciała w pierwszym odcinku Wyspy Totalnej Porażki, ponieważ terroryzowała uczestników, ponieważ Heather ukradła jej odtwarzacz MP3, który po prostu jej wypadł z kieszeni? Dokładnie tak. To ta sama Iwa miałaby się kumplować, bądź, no, nie chcę tego mówić, wiadomo, bardzo blisko siebie mogły być te dziewczyny, no. Wiadomo, jakby to mogło, kurde, wyglądać. No, wiadomo, nie?
Mówię, jakbym ja to widział, gdyby one były przyjaciółkami. Jakby to mogło, kurde, wyglądać? Jakby to, kurde, wyglądało? Szczerze? Ewa i Gwen nie miały żadnych dosłownie relacji. Ewa była agresywna, a bądź, można powiedzieć, Iwa bardziej się powinno mówić. Była bardzo osobą agresywną i sobie wyobraźcie, że one miały być przyjaciółkami albo jeszcze coś więcej. Błagam. To byłoby tak straszne, kurde, do oglądania i w ogóle nie wiem, czy to dopuścić, nie wiem, czy by taka postać jak Ewa miałaby nawet rację bytu, żeby być przyjaźni z Gwen. Serio. Naprawdę, dla mnie to by było ostre przeżycie. Ponieważ mamy z jednej strony postać, która jest taka dosyć zamknięta na relacje, czyli mamy tutaj po jednej stronie Gwen i mamy postać mocno agresywną, czyli Iwę. Miałby to jakikolwiek sens, szczerze? No nie widzę żadnego sensu, ale no cóż poradzić. No w mojej opinii wyglądałoby to no dramatycznie co najmniej i naprawdę masakra totalna. No ale cóż poradzić. Najwidoczniej tak by musiało być, że no nie dałoby się tego zbytnio oglądać i moim zdaniem nie chciałbym, żeby taki ship był w ogóle kanoniczny. Naprawdę, nie chciałbym, więc tutaj tym się podceniam tak. No dobra, od biedy dam 2 na 10 się zlituje i... Albo nie, dobra. 1 na 10, totalny krab, gówno. Nie będę się w ogóle litował. A teraz do was pytanie, drodzy widzowie. Jakie wy macie ulubione shipy, bądź jakie shipy chcecie, żeby w ogóle jeszcze omówił na totalnych dramaturgach? Jestem bardzo ciekawy, ja was serdecznie pozdrawiam i życzę miłego poniedziałku. Do zobaczenia i cześć. Na razie.